Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w po prostu przepięknych okolicznościach przyrody na przełomie Białki w miejscowości Nowa Biała. Zajmiemy się testem racji żywnościowej SRG5. Zapraszam Was na film. Teraz przetestuję posiłek A, czyli śniadanie, w którego skład wchodzi konserwa z boczku, leczo z kiełbasą, miód, koncentrat napoju herbacianego Instant o smaku malinowym, czekolada do picia o smaku wiśniowym oraz pieczywo chrupkie. Ponieważ leczo grzeje się najdłużej na tym podgrzewaczu, zaczniemy od przygotowania jego. Oczywiście, pomimo tego, że jestem w bardzo wilgotnym lesie, padało dzisiaj, wczoraj i będę to palił na tym pniaczku, to musimy pamiętać jeszcze o bezpieczeństwie, bo no wiadomo, że to jest bardzo ważne. Poszukam jakiegoś kamienia, który położę tutaj, żeby na pewno nic się nie zapaliło. Wszystko zapalę na kamieniu, no wiadomo, bo te nóżki się trochę jednak nagrzeją od palenia się. Wielokrotnie już widzieliście na moim kanale te podgrzewacze i zauważcie, teraz jest dużo fajniejsza opcja z opakowaniami. Już nie ma tych takich tak jakby blistrów jak na zwykłe tabletki, jakiś APAP czy coś, tylko mamy jak na te takie tabletki musujące. Jest to moim zdaniem wygodniejsze rozwiązanie. Tamte mi się zdarzało, że jak je już miałem dłuższy czas w plecaku, to po prostu pękały i się wysypywały, więc to jest fajniejsze rozwiązanie. Wiadomo, ogromny plus tych gotowych kuchenek jest to, że zajmują mało miejsca, są całkowicie wygodne i dużo mniejsze jest ryzyko, że zapalimy jakiś las, czy wiecie, że po prostu wywołamy pożar. Szczególnie jeśli ja to zrobiłem tutaj na kamieniu, nie ma po prostu prawa, żeby się coś złego stało. Puszki w racjach są bardzo fajne, ponieważ mają jeszcze plastikowe dekielki, więc możemy je w razie czego później jeszcze przenieść. Chodzi o to, że zamknięte. Wiadomo, że lepiej trochę otworzyć, żeby nam nie wybuchło. No i po prostu kładę to na ogień. Niech się zagrzeje, a ja w tym czasie zajmę się resztą jedzenia. Przejdę teraz do konserwy z boczku oraz pieczywa. Konserwa wygląda w ten sposób. No, zwykła konserwa, jaką moglibyście kupić w sklepie, powiedzmy, że trochę mała. Pieczywo bardzo takie lekkie, bardzo kruche. Są fani wielcy, są mniejsi, ja należę do tych mniejszych, ale nie jest złe. Sprawdźmy, jak smakuje. Ja oczywiście jadłem to już nie raz i widzieliście też w poprzednich filmach, no ale... Naprawdę bardzo dobra rzecz. To jest moja ulubiona osobiście konserwa z tych racji. Pieczywo, ja mówię, nie jestem jakimś wybitnym fanem. Jest po prostu zwykłym, takim troszkę bezsmakowym pieczywem, może odrobinkę bardziej słodkim niż słonym. Na śniadanie super sprawa. Jeździłem kilka razy na szkolenia i właśnie z chłopakami kupowaliśmy zawsze słoik musztardy i to było moje ulubione śniadanie, czyli musztarda, ta oto konserwa, albo te pieczywo, albo suchary, albo braliśmy zwykły chleb. Jak najbardziej na plus, dobre, zwykłe, sklepowe jedzenie. Leczo jest już zagrzane, więc będę je zdejmował z ognia. Bardzo lubię to w racjach żywnościowych, że tak jakby wszystko, czego potrzebujemy, w racji się znajduje. Więc nie potrzebujemy nawet jakiegoś multitula do zdjęcia puszeczki z ognia, tylko mamy tą małą blaszkę. W zestawie oczywiście mamy sztućce, więc zjem nimi. Powiem tak. Leczo jest naprawdę bardzo dobre. Ja nawet jak uwielbiam słone rzeczy, to tutaj nie brakuje mi tej słoności, więc jak najbardziej na plus jest fajnie doprawione. Dosyć dużo kiełbasy, dosyć dużo warzyw, nie jest to tak, że jest sama woda. Jak najbardziej na plus i powiem Wam szczerze, wcześniej leczo nie jadłem z racji żywnościowych. No i to chyba będzie jedno z moich ulubionych tych konserw, które tutaj są. Tych takich obiadowych oczywiście, bo nic nie przebije tej konserwy z boczku. Wygląda to w ten sposób. Naprawdę bardzo dobre jedzenie. Chciałbym kupować takie w sklepach normalne konserwy. Brałbym je do lasu.
Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądał poprzedni materiał, ponieważ nagrałem go z wyłączonym mikrofonem. W każdym bądź razie nastawiłem wodę na czekoladę na gorąco, a teraz nalałem po prostu zimnej wody do kubeczka i wsypię tutaj ekstraktu herbacianego o smaku malinowym. Teraz go wystarczy pomieszać. Przygotowanie jest bardzo proste. To jest bardzo fajne w tej racji, że mamy zarówno wariant na ciepło, jak i na zimno, no bo wiecie, dla żołnierza, bo dla mnie to akurat jest bez różnicy, bo ja raczej zawsze mam czas sobie coś zagotować albo coś takiego, ale nie zawsze mają czas, żeby po prostu zagotować tą wodę, czy ją w ogóle przygrzać, więc zrobienie czegoś na zimno jest super. Tym bardziej, że w lecie nikt się raczej nie chce pić czegoś gorącego w upał, tylko właśnie coś zimnego. Ta herbata jest bardzo dobra, piłem już ją nie jeden raz na kanale i zawsze przywodzi mi na myśl smakiem te takie granulowane herbaty, jak można kupić tam gdzieś w Biedronce, czy w ogóle we wszystkich sklepach. Całkowicie dobra rzecz, nie wiem jak tam jest ze zdrowotnością tego, niemniej jednak jeśli pijemy to tylko raz na jakiś czas na biwaku, gdzieś tam w górach czy coś, jak najbardziej fajna sprawa. Smaczne, słodkie, dobre. Instrukcja od czekolady do picia nawet zaleca, żeby ta woda nie była gorąca, żeby nie była wrząca, tylko gorąca. A tu już chwilę siedziało na ogniu, więc ją po prostu zdejmę. Powiem szczerze, że akurat tej rzeczy z racji żywnościowych jeszcze nie piłem, no więc sam jestem bardzo ciekaw, jak to będzie. Bardzo ładnie pachnie, bo jest to czekolada o jakimś malinowym aromacie, smaku. Powiem tak, ja osobiście nie jestem w ogóle fanem gorących czekolad i tak dalej. I też nie będę jakimś największym fanem tego, przy czym nie jest złe, jest słodkie, czuć czekoladę, czuć te maliny, całkiem fajna, fajny napój, fajna sprawa na ciepło. Tak, jeśli ktoś lubi takie gorące czekolady, to mu się to spodoba, no ja akurat jestem po prostu nie jakimś wielkim zwolennikiem, więc nie będę skakał z radości, ale jest to całkiem smaczne. Przetestujmy jeszcze miód. Miód jak miód, naturalny, skrystalizowany, słodki. Nie wiem, co tutaj więcej dodać. Fajna sprawa, można to na przykład też zrobić z wodą, z odrobiną wody i się napić na słodko, albo właśnie na pieczywy. Bardzo smaczny, taka przekąska na słodko. Tak więc to był cały posiłek, a ja jeszcze sobie przetestuję może baton z tych dodatków, no bo na deser po śniadaniu. Okej, to mnie bardzo miło zaskoczyło. Bardzo fajny, smaczny baton, tak jakby musli. Mamy tutaj jakieś zioła, jakieś zboża, tego typu rzeczy. Z galaretką i w czekoladzie, słodki, smaczny baton, fajna sprawa. Dobrze, a więc cały posiłek A został zjedzony przeze mnie. Do tego zjadłem sobie jeszcze baton. I powiem tak, w racji SRG5 posiłek na śniadanie jest naprawdę bardzo dobry. Mamy fajny kompromis słodkiego z pełnoprawnym, powiedzmy, jedzeniem. I jak zjemy całą konserwę z boczku oraz całe leczo, do tego pieczywko, trochę słodkiego w czekoladzie oraz w herbacie miód. No i tak jak ja sobie jeszcze po prostu wydzieliłem baton z galaretką na śniadanie, to naprawdę mam energię na ładnych kilka godzin. Jedzenie bardzo smaczne, tak jak wam mówiłem już wcześniej. Konserwy z boczku ja lubię od dawien dawna i często tam się na przykład wymieniam z kumplami, że ja im daję baton, a oni mi dają jeszcze jedną konserwę z boczku. Leczo mnie naprawdę bardzo miło zaskoczyło. Pozytywnie oczywiście. Jest bardzo fajne, kwaśne, ale jakby nie za bardzo. Jest dosyć dobrze doprawione, słone. Może odrobinkę bym więcej dodał pieprzu, no jednak jest to zrozumiałe, że nie każdy tak lubi, więc trzeba znaleźć ten taki złoty środek. A tak samo pieprz i sól mamy w zestawie, więc możemy sobie jak najbardziej doprawić. Rzecz, która jest utrudniona przy jakby śniadaniu, no jest to, że nie mamy jakiegoś metalowego kubka w racji, no jednak jest to dla mnie zrozumiałe i po prostu musimy mieć osobny, bo nie jesteśmy w stanie sobie zagrzać wody na tą kakao, na tą czekoladę na gorąco.
Teraz przyszła pora na posiłek B, czyli teoretycznie obiad. I szczerze mnie to zdziwiło, ale posiłek B jest bardzo ubogi, że tak powiem. Danie główne, czyli filet z kurczaka, z piersi z kurczaka w sosie serowym, suchary, owoce liofilizowane, koncentrat napoju izotonicznego i właściwie wszystko. Wiecie, teoretycznie można powiedzieć, że to jest całkiem mało, ale zobaczymy, jaki sycący jest ten filet. No i do tego pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze pełno różnych dodatków, jak na przykład czekolada gorzka, różne batony, które możemy sobie po prostu dojeść, żeby mieć więcej, powiedzmy, tego posiłku na danie główne. Okej, filet już się grzeje, więc czas się czegoś napić. Napiję się napoju izotonicznego i to będzie pierwszy mój test napojów izotonicznych z racji żywnościowej. Jeszcze wcześniej tego nie piłem. Mamy tutaj saszetkę, zalewamy ją zimną wodą. Nie użyję styropianowego kubeczka z zestawu, ponieważ mam blaszany, to czemu by go nie użyć, skoro pije się z niego dużo przyjemniej i wygodniej. Ciekawie pachnie. Spodziewałem się bardziej czegoś w stylu cytrusów, ale zupełnie to jest inny smak. Okej. Okej, w smaku cytrusowy, dosyć taki lekko kwaśny, ale przyjemnie. Na myśl mi przywodzi te takie rozpuszczalne tabletki musujące. Całkiem fajna sprawa. No wiadomo, napoje izotoniczne nie pije się do końca do, powiedzmy, smaku, więc, ale nie jest zły, jest naprawdę całkiem fajny. Kurczak już się zagrzał, więc czas go zjeść. Oczywiście zjem go z sucharami. Suchary specjalne jadałem już nieraz, no ale dzisiaj też je zjem. W smaku jak trochę twardsze suchary beskidzkie. Dla mnie mają trochę za dużo kminku, ale ja nie lubię kminku. Jeden nie za wielki kawałek kurczaka. Fajnie, że się łupi, bo bałem się, że będzie go niewygodnie zjeść z puszki. Okej, troszkę pozytywne zaskoczenie. Nie jest to wyborna rzecz. Już szczerze bardziej mi smakowało leczo, które widzieliście przedtem. Jednak zaskoczyłem się pozytywnie, ponieważ smakuje dużo lepiej niż pachnie. Mi osobiście zapach nie podpasował za bardzo do gustu. Natomiast smaku jest naprawdę fajny. Jest całkiem dobre jedzenie. Dobre danie główne. Okej, właściwie zupa serowa została zjedzona. I powiem Wam szczerze tak. Naprawdę bardzo smaczny kurczak. Jednak czy taki filet nadaje się do racji? Moim zdaniem nie. Ja osobiście wolałbym tak jak w innych racjach. Na przykład bigos, makaron po bretońsku. Albo jakieś leczo, tak jak jadłem na śniadanie. Bo to naprawdę bardzo fajnie się wygodnie je. Tutaj mamy dużą puszkę, mały kawałek kurczaka w jednym kawałku, więc trzeba to jakoś nabijać na widelec, coś w tym stylu. I jeszcze do tego dużo sosu się marnuje. Wiadomo, można go wypić łyżką i tak swoją drogą zrobiłem. I jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem nie było to zbyt sycące. Na przykład właśnie taki bigos z kiełbasą i pełen po prostu kapusty pożywi lepiej. Tak jest moje zdanie. Więc na przyszły raz, jakbym jadł SRG 5, to zjadłbym tego kurczaka na śniadanie albo na kolację, a na obiad zostawiłbym sobie leczo, które jest naprawdę bardzo smaczne. Po daniu głównym oczywiście czas na deser. Tutaj przewidziane mamy owoce liofilizowane, ale do tego mamy te takie dodatki i ja sobie stestuję jeszcze jakieś te dodatki, ponieważ szczerze to jest trochę dla mnie za mało na ten obiad. Owoce liofilizowane, jak to owoce liofilizowane, już na moim kanale widzieliście je nieraz. Bardzo dobre, słodko-kwaśne. Ja osobiście uwielbiam. Niektórzy zalewają je wodą, ja wolę je na sucho. Słodko-kwaśne, bardzo smaczne i zdrowe. Też bardzo dobre, no i fajnie, lepiej nawadnie niż sama woda. Przetestuję teraz może cukierka z witaminą C. Bardzo dobry jabłkowy cukierek, z zewnątrz twardy, w środku miękki. Bardzo fajny, ja je lubię. Okej, przetestuję jeszcze tylko dwie rzeczy z dodatków, czyli baton owocowo-zbożowo w smaku gruszkowym. To jest ten słynny baton opłatkowy. Nie jestem wielkim fanem tych batonów, natomiast ten gruszkowy jest chyba najlepszy z wszystkich, które jadłem. Całkiem fajna sprawa. I ostatnia rzecz, którą zjem na obiad, czyli gorzka czekolada. Czekolada gorzka jest bardzo fajna, ponieważ daje nam dużo energii. I powiem Wam szczerze, jak nie jestem totalnie fanem czekolady gorzkiej,
to ta jest bardzo smaczna, bo nie jest bardzo gorzka. Ona jest dużo bardziej słodka niż większość tego, co kupujemy w sklepie. Oczywiście podejrzewam, że ją też by się gdzieś dało kupić tego producenta czekoladę. W każdym razie jest naprawdę dobra czekolada gorzka w racjach. Jako podsumowanie posiłku B, czyli powiedzmy obiadu w racji żywnościowej SRG5 Wojska Polskiego. Moim zdaniem ten zestaw, który nam proponuje producent, nie jest do końca fajny. Ja bym go osobiście zmienił. Zamiast piersi z kurczaka zjadłbym sobie na obiad leczo, a pierś na śniadanie albo na kolację. I zamiast sucharów wziąłbym sobie pieczywo chrupkie, bo jest go trochę więcej niż tych dwóch sucharków małych. A szczerze wam powiem, to jestem jeszcze trochę głodny. Nie pojadłem sobie tym jedzeniem. Niemniej jednak w smaku wszystko jest bardzo fajne. Suchary, pancerwawle, no wszyscy wiemy jakie są, są po prostu bardzo twarde. I to nie jest taka przekąska bardzo wygodna, tylko coś, żeby na szybko zjeść gdzieś tam w krótkiej przerwie. No i tyle. Jedzenie dobre, zwykłe, sklepowe, bo też nie oczekujmy tutaj nie wiadomo czego. Natomiast ten dobór propozycji jakby producenta jest moim zdaniem nie do końca trafiony. Pora na ostatni przystanek naszej kulinarnej podróży z racją SRG5. Mamy teraz posiłek C, posiłek dedykowany na kolację. Co prawda nagrywamy to na następny dzień, to też kolacja będzie na obiad. W skład posiłku C wchodzi golonka wieprzowa, pieczywo chrupkie, koncentrat herbaciany o smaku owoców leśnych oraz drzem wiśniowy. To nie jest wszystko, co dzisiaj protestujemy, ponieważ wszystkie te takie reszty trzeba sprawdzić, czyli kawę rozpuszczalną, kilka cukierków, gumy do rzucia. Zapraszam. Co prawda kawa nie jest powiedzmy przeznaczona i proponowana na posiłek C, jednak musimy do niej zagotować wodę, dlatego zacznę od niej. Żeby nie zniszczyć ławki, oczywiście posłużę się kamieniem. Tak wygląda golonka wieprzowa, jak zwykłe mięso ze sklepu. Przetestujmy. To jest naprawdę bardzo smaczna konserwa mięsna. Bardzo fajnym, dużym plusem tej konserwy jest to, że możemy ją zamknąć na później, bo mamy to szczelne plastikowe wieczko. Ono jest naprawdę szczelne i nic tutaj nam się teraz nie wypadnie, nie wycieknie. Woda jest już gotowa. Dodam sobie jeszcze cukru. Do kawy najlepiej pasuje coś słodkiego, więc oczywiście zrobiłem sobie kromkę z dżemem. O kawie nie powiem właściwie nic ciekawego, zwykła kawa w proszku, rozpuszczalna. Dżem natomiast też już jadłem, bardzo go lubię, jest smaczny. Może troszkę za mało, bo w sumie na kolację byłoby fajnie zjeść tego troszkę więcej. Na kolację mam jeszcze przewidzianą herbatę, koncentrat herbaty o smaku owocowym. Piliśmy to już na śniadanie, więc sobie teraz po prostu odpuszczę. No jest bardzo dobra, bardzo smaczna, słodka. Fajna na zimno, jak i na ciepło. Zostały jeszcze dwa słodycze na deser do przetestowania, więc zajmę się nimi teraz. Jest to cukierek kawowy. Cukierek kawowy bardzo dobry, smakuje trochę jak kopiko, jest dosyć twardy, a jak już go zgryziemy i się rozpuści, to trochę się klei do zębów, ale jest bardzo smaczny, kawowy, dobry. Pora na gumę do rzucia z ksylitolem. W takim małym pudełeczku mamy dwie sztuki. Guma do rzucia dobra, czuć, że nie jest z cukrem, tylko z ksylitolem, jednak jest fajną opcją, kiedy nie mamy czasu na umycie zębów.
przed snem, czy w ogóle po posiłku. Dobrze, pora więc na krótkie podsumowanie racji SRG5. Moim zdaniem racje żywnościowe są naprawdę fajnym patentem na różnego rodzaju wyjazdy samochodowe, na takie dłuższe wycieczki biwakowe, ponieważ wrzucamy je do samochodu i mamy pełen posiłek, śniadanie, obiad, kolację, powiedzmy w miarę zróżnicowany na cały dzień. Nie musimy się tym przejmować. Czy stosuję go w góry? Zdarza mi się stosować w góry, kiedy mam, powiedzmy, dostane po taniości albo od kolegi, bo wiadomo, że tego nie zmarnuję. Jednakże ma to też swoje plusy. Po pierwsze, jeden duży pakunek jest z jednej strony wygodny, bo wrzucamy go do plecaka i nie rozłazi się nam po całym plecaku. Jednakże, kiedy podzielimy sobie go na części, możemy bardziej sobie go poukładać w tym plecaku i na przykład batony mieć gdzieś u góry na szybki posiłek w trakcie marszu. A wiadomo, że te takie obiadowe rzeczy będziemy mieli gdzieś na dole plecaka, bo mamy czas spokojnie go zdjąć, wyjąć, wypakować. Plus do tego puszki są stosunkowo ciężkie. I osobiście niejednokrotnie ostatnimi czasy po prostu preferuję kupić sobie mieszankę studencką jako orzechy, bo są w woreczku, dają dużo kalorii, energii i w ogóle, a nie musimy dźwigać później w dół tych ciężkich puszek. Niemniej jednak, dania są naprawdę bardzo dobre. To nie jest, jakby wiecie, przez to, że jest wojskowe, to nie jest jakieś magiczne, winne w smaku i mamy jakiś szał i w ogóle. To są zwykłe rzeczy, które możemy kupić w sklepach. Wiele z tych rzeczy, choćby te puszki są zapakowane, powiedzmy puszki wojskowe, w cudzysłowie, czyli białe, bez etykiety i tak dalej, ale to są normalnie producentów, których kupujecie w sklepach. Na plus tych dużych racji SRG 5 jest na pewno to względem tych zwykłych małych SR-ek, że są pełny posiłek na cały dzień. Taka cecha, która różni nam duże SRG, na przykład piątkę czy czwórkę od zwykłych małych SR-ek. Tutaj mamy podgrzewacze płomieniowe, ogniowe. One są naprawdę fajne, bo możemy sobie na nich zrobić herbatę, czego nie zrobimy w tych małych racjach z podgrzewaczami chemicznymi. Jednak są takie miejsca albo sytuacje, gdzie ognia po prostu nie palimy. Na przykład w Parku Narodowym. Normalne, że nie zapalimy sobie takiej kuchenki i nie zjemy ciepłego posiłku. Z podgrzewaczem chemicznym myślę, że nikt by nie miał żadnych pretensji, żadnego problemu, gdybyśmy sobie to zagrzali. Tak samo, kiedy jest sytuacja suszy w lesie, no to też no, siłą rzeczy nie możemy tego ogniska zapalić i no, wiecie, nie możemy dopuścić do w ogóle jakiegokolwiek pożaru. Na plus jednak takiej małej kuchenki jest to, że dużo łatwiej jest nad nią zapanować niż nad zwykłym ogniskiem, bo ognisko wiadomo może się jakoś łatwiej przenieść. Tutaj widzicie, wystarczył mi kawałek ławki, kawałek płaskiego kamienia i ja spokojnie palę bezpieczne ognisko, które jest w stanie mi w miarę szybko i wygodnie zapewnić ciepłą wodę czy ciepły posiłek. Fajnym plusem jest to, że na przykład ta golonka wieprzowa, którą jadłem przed chwilką, ma zamykanie, więc jeśli nie dojemy jej naraz, to możemy ją sobie zapakować i dojeść później. To jest duży plus, bo wiecie, w sklepowych konserwach tego właściwie nie ma. Ja się przynajmniej nie spotkałem, żeby było takie rozwiązanie. Bardzo fajnym jest też to, że mamy tutaj jakby gotowy zestaw rzeczy, które powiedzmy każdy z nas ma w domu, ale moglibyśmy ich zapomnieć, czyli na przykład jakieś chusteczki wilgotne, woreczki strunowe czy woreczki na śmieci. Tutaj mamy to wszystko spakowane w wygodnym pakiecie. Do tego fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj styropianowe kubeczki, mamy tutaj sztućce plastikowe. Minusem jest to, że musimy mieć swój blaszany kubek. No jednak to jest dla mnie normalne, że nikt do racji żywnościowych nie będzie wsadzał jednorazowych blaszanych kubków. No jednak jest to pewnego rodzaju minus. Musimy o tym pamiętać, że ten kubek jest nam potrzebny. Cena takich racji waha się od 20 zł, jeśli mamy jakieś fajne, tanie źródło, do aż myślę, że nawet 50 zł, bo tak widywałem w sklepach internetowych. Ja kupiłem ją za 25 zł i dla mnie jest to na przykład super rozwiązanie, bo to powiedzmy to jest dobra cena jak za wyżywienie za cały dzień. Jako podsumowanie, racja SRG5 ma naprawdę bardzo fajne menu, jednakże ja bym zamienił kurczaka, pieczę z kurczaka w sosie serowym. Mimo tego, że jest dobre, jest to mała porcja i niezbyt wygodna do zjedzenia w lesie, w górach, w takich rzeczach. Ja wolałbym dużo bardziej jakąś konserwę, na przykład bigos, albo drugie opakowanie lecza, albo coś zamiast lecza, a leczo na danie główne, tylko większe. I też na przyszły raz, jakbym to po prostu miał stosować na cały dzień, to wolałbym zostawić sobie leczo ze śniadania na obiad, a pieczę z kurczaka zjeść sobie na śniadanie. Bardzo dziękuję za oglądanie, zachęcam Was do zostawienia komentarzy z informacjami, co Wam się podobało, a co mógłbym zmienić w przyszłych filmach. Cześć!